Wórek do nogi. Do nogi. No chodź. No chodź. Ja z góry wszystkich przepraszam za mój głos. No, zdarzają się czasami takie ekstrema, że w serii upałów podczas gorącego lata ktoś potrafi załapać przewlekłe zapalenie o skrzeli. Chwilami też bywa bardzo pociągające. No i za to wszystko przepraszam. Mam nadzieję, że głosu da się posłuchać. Nie będzie on przypominać srogi skrzeczącej na sośnie. A tak wpadłem na pomysł, żeby troszeczkę o takich ekstremach dzisiaj opowiedzieć, bo człowiek lubi je tworzyć. Natura czasami sama eksperymentuje, a człowiek potem to jeszcze podchwytuje, bo jest takie niecodzienne i rozmnaża nadal. I tak na przykład powstają gołębie garłacze, które kiedy maksymalnie nadymają swoje wolę, to mają problemy z utrzymaniem równowagi, z oglądaniem świata, tudzież albo gołębie mewki, które nie potrafią wykarmić samodzielnie swoich młodych, bo tak mają silnie skrócone dzioby, psy jamniki, które są dużymi psami, ale o bardzo silnie, ekstremalnie wręcz w skróconych kościach długich kończyn, co z wiekiem powoduje różne problemy związane z artretyzmem, chorobami stawów i cierpieniem zwierzaków. Takie przykłady można by mnożyć, chociażby rasa kur Federless Chicken, która została wyhodowana, tak nie wiem, czy ktoś pomyślał, że gdy obedrze kurę spierza, to nie pojawią się problemy. Obdarcie kury spierza miało ułatwić jej bytowanie w gorącym powietrzu krajów około śródziemnomorskich, akurat o Izrael chyba chodziło. No i wyhodowano rasę zupełnie nagich kur. Pewnie widzieliście niejednokrotnie na YouTube tak kury, koguty. Naprawdę coś takiego istnieje. Zresztą sama nazwa wskazuje, kura bez piór. Bez piór. Federless. No a skutek jest taki, że to, że skóra, naga skóra kury wystawiona na działanie promieni słonecznych czerwienieje, to jest jeszcze norma. Więc kury mają kolor różowy. Ale naga skóra pozbawiona ochrony piór, wystawiona na działanie bardzo silnych promieni słonecznych, jest wrażliwa. Powstają na niej pęcherze, powstają wrzody, rany, tak cierpi. I w tej chwili z takiej pierwotnego założenia, żeby wyhodować kurę właśnie bardziej odporną na te warunki termiczne, mamy zakaz hodowli przemysłowej tej rasy. Gdzie niegdzie, może ona się trafia jeszcze w hodowlach amatorskich, ale jest bardzo rzadko. No, a na naszych podwórkach biegają sobie na przykład czubatki. Biegają sobie czubatki. Wzorzec ich, to jest seria ras, nie jest jedna rasa, zwłaszcza te, które mają czuby wyrastające z protuberancji. Mają bardzo silnie rozrośnięte czuby, których pióra przesłaniają pole widzenia. Wzorce
opisują, że ten czub nie może przesłaniać pola widzenia. Jeżeli taki jest, to na wystawach gór taki ptak automatycznie ma odejmowane punkty albo jest nawet zdyskwalifikowany. Czempionem nie zostanie. No a w hodowli przydomowej co możemy zrobić? Zatłuc, zaprosić na niedzielny obiad. Czy sprzedać jak węża w kieszeni komuś innemu? To też jest pewne takie, no, jeżeli czub jest tak bardzo rozrośnięty, że przesłania pole widzenia i góry nie widzą za dobrze świata, no to w dzisiejszych czasach, w dobie, kiedy dba się o prawa zwierząt i o ich dobrostan psychiczny, fizyczny też, wyhodowanie takiej rasy, nie wiem, czy byłoby możliwe. W przypadku czubatek nie rozmnażamy kur, które mają zanadto rozrośnięte czuby. W moim przypadku kurka miała czubek od razu mniejszy, jest wszystko w porządku, ona sobie radzi dzielnie, ma bardzo charakterystyczne takie zachowania czubatek, które zaobserwowałem i widzę, że to jest charakterystyczne dla rasy staropolskich, ale podejrzewam, że wszystkich tych z protuberancją. Koguty został nam jeden, no właśnie, Johnny Walker, wieloimienny, bo już był nazywany Burkiem, Czarkiem, Ślepotkiem, nie wiem jak jeszcze, ale chyba Jaś Wędrowniczek przylegnie mu na stałe. Miał jakieś półtora miesiąca temu pierwsze postrzyżyny, żeby ułatwić mu po prostu widzenie. Wtedy reagował głównie na słuch i to, że na początku filmiku ja wołam Burek do nogi, to nie znaczy, że on rozumie i przybiega do nogi. Pewna pani obserwująca wykrzyknęła: niesamowite, jaki on oswojony! Aha. Oswojony dlatego, że nie widzi za bardzo świata i głównie reaguje na słuch. Problemem jest to, że podbiega pod nogi. Kiedy człowiek idzie, no można go niechcący nadepnąć. Na szczęście się to jeszcze nie zdarzyło. Wszystkie czubatki reagują, wszystkie moje czubatki reagują na słuch. Nawet jeżeli ze wzrokiem jest wszystko ok. To chyba jedyna rasa kur, która aż tak dobitnie porozumiewa się również za pomocą dźwięku, owszem, ale właśnie i słuchu. Jaś Wędrowniczek, kiedy był mały, no to nawoływał, jak się zgubił, trzeba było, na szczęście nawoływał, bo było wiadomo, gdzie jest. Trzeba było po niego pójść, wyjąć z tych chaszczy, przynieść do korytka, żeby się najadł, albo zanieść do statka, które mu się zgubiło. Niektórego oczywiście nie będzie nawoływać, bo inne kury nie porozumiewają się w ten sposób. Takie normalne, powiedzmy, bez tych czubów, które ograniczają im pole widzenia. No ale czubek, pióreczka rosną cały czas, prawda? Wymieniają się, rosną nowe i znowu zarósł nam oczy tak, że postrzyżyny były drugie przedwczoraj bodajże. Ja wreszcie zobaczyłem, jakie piękne złoto-pomarańczowe oczy ma Jasiek. A Jasiek po raz pierwszy w życiu się przestraszył i nie wiem dlaczego, ale właśnie mnie. Muszę strasznie wyglądać. No, starość. Ale przynajmniej też miałem okazję zauważyć pierwszy raz w życiu, jaki jest szybki, jak potrafi biegać. No i wieczorem przyszedł normalnie na jedzonko, na kolację i spać. Wczoraj było wszystko ok, rano wypuściliśmy, na obiadek przyszedł, został nakarmiony, na kolację nie przyszedł. Obszedłem wszelkie możliwe zamkamarki trzy razy i nie znalazłem. No.
Mój stan wzroku i nie ze względu na opadającą mi grzywę na oczy jest taki, a nie inny, że niestety sobie nie poradzę inaczej. Sam, a brata aktualnie w domu nie ma. No i nic nie można by było zrobić, ale Jasio się znalazł. Otóż poszedł sobie z drugiego podwórka na pierwsze podwórko, gdzie kury nie mają zakaz wstępu, który czasami łamie. Tam też musiał przejść niezły kawałek, następnie przejść przez drogę i sobie poszedł do sąsiadów za drogę. Dobrze, ludzie ze wschodu przynieśli Jaśka. No i się znalazł, ale nie wiem, czy ja dzisiaj nie będę musiał się wybrać na Ukrainę go szukać. To też całkiem blisko. Troszeczkę dalej niż za drogę do sąsiada. Na szczęście paszport mam ważny. Granice otwarli, a on jest za mały, żeby go na rosół przerobili Ukraińcy. Więc może znajdę. Czy odrobinę szczęścia. Ale to znaczy, że rzeczywiście dobrze ten czubek mu podciąłem i no coś widzi. Pióra u koguta z wiekiem się, zresztą już mu się zmieniają, znaczy kształt piór na czubie. Najpierw rosną takie, jak rosną wszystkim pisklętom i jakie u kurek do końca życia pozostaną, czyli normalne piórka, kurze, takie, jakie pokrywają ciało całe poza szyją. O zaokrąglonych końcach, szerokie. Natomiast u kogutów w czubie wyrastają pióra takie, jakie pokrywają ciało kogutów. Wszędzie tam, gdzie występują drugorzędne cechy płciowe, czyli pióra pod względem drugorzędnych cech płciowych. Siodło, grzbiet, pokrywy skrzydłowe, grzywa, czyli szyja i czub również. Wszystkie te pióra, jak wiemy, są bardzo wąziutkie, bardzo długie i bardzo zaostrzone. Może wtedy będzie lepiej widzieć, a jeżeli będzie trzeba, no to nad oczami będzie musiał być przycinane. To tyle na temat Jaśka. Spróbuję dokręcić jeszcze aktualny, o ile się nie zgubił, wygląd, ponieważ to, co oglądaliśmy do tej pory, było nagrywane około 2 tygodni temu, ale będzie można sobie porównać wielkość. Mam nadzieję, że trochę urósł. No, jest mały. Przepraszam, muszę pauzę włączyć. Chyba jest ok, kolejny atak kaszlu. No tak, to właśnie dlatego Jaśko jest, mam nadzieję, że był właśnie tak powolny, tak bardzo reagujący słuchem na szuranie butami. Na dźwięki rodzeństwa też, chociaż z początku bardziej do człowieka lgnął niż do rodzeństwa. Zresztą ono mu się rozbiega ciągle w różne strony. I potem Jasiek chodził zygzakiem. To też jest charakterystyczne. Jeszcze taką charakterystyczną cechą wszystkich czubatek jest to, że one czasami biegną, nagle się zatrzymują, machają skrzydłami, bo coś zauważyły i się przestraszyły. Albo robią takie dziwne zwroty, uniki, zniżając całą przednią część ciała, łącznie z głową. I taki szybki bardzo ruch, też albo przestraszenie, albo właśnie coś zauważyły i nie bardzo widzą co. Bardzo zabawnie, śmiesznie nawet to wygląda.
które wydają się nie cierpieć z tego powodu, chociaż pewnie łatwiej by im było normalnie świat oglądać niż w postaci takich wygibasów. Dobrze, długa przemowa najwyraźniej mi szkodzi, więc będziemy się żegnać. Zanim przewlekłe zapalenie oskrzeli mnie wykończy, to może jakaś subskrypcja mi jeszcze wpadnie. Łapka w górę. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam!